Maciej Kutrzuba ze Świecia był jedynym mieszkańcem naszego powiatu, który wystartował w tym roku w pierwszym etapie Tour de Pologne dla amatorów. Wspólnie z innymi cyklistami biorącymi udział w tej charytatywnej części wyścigu pokonał górską część trasy. Start był w Jeleniej Górze, przejazd był 12 km do Karpacza, podjazd w Karpaczu przez Orlinek i zjazd później do Jeleniej Góry. 39,2 km całe kółko, jedno kółko oczywiście. Warto zaznaczyć, że trasa niełatwa. Oczywiście, że nie była łatwa trasa, z tego względu, że był bardzo długi 9-kilometrowy podjazd. No, trzeba było trochę tam sił włożyć, prawda? A później był strasznie długi zjazd, bardzo kręty na nierównej powierzchni, więc trzeba było uważać. Tym bardziej, że się jechało, ja sam jestem amatorem, ale jeżeli się jechało z innymi ludźmi, też amatorami, którzy nie patrzyli na to, czy ktokolwiek jedzie, tylko po prostu jechali byle do przodu jak najszybciej, więc było to strasznie niebezpieczne, no i niełatwe. Na mecie pan Maciej pojawił się z kilkunastominutowym opóźnieniem w stosunku do lidera i zajął 127 miejsce w klasyfikacji. Choć wydawać by się mogło, że nie jest to żaden sukces, to warto pamiętać, że tak naprawdę wyścig właściwie tylko z nazwy jest amatorski. Tak, to prawda. Na 500 osób miejsce 127, no nie jest to jakaś rewelacja, prawda? Od podium jest dalekie, ale najważniejsze w tym wszystkim było, żeby przejechać tą trasę od początku do końca, prawda? Bez żadnych wydarzeń czy zdarzeń i w dobrym dosyć czasie. A różnice jakby były niewielkie. Z drugiej strony właściwie większość tej grupy, nie wiem, może 80%, 70% po prostu nie była do końca amatorami. Oni byli jakby, jeździli prędzej w klubach, czy jeżdżą do dnia dzisiejszego w klubach, bądź pochodzą z okolic gór i jeżdżą na co dzień w górach. Co dla mnie to tutaj mamy ewentualnie w Świętym podjazd jakiś większy i w Grusznie, tam gdzie sobie jeżdżę na co dzień, gdzieś tam trenuję, ale to jest wszystko krótki podjazd, prawda? Trzeba zjeżdżać i znowu podjeżdżać, a tam jest o wiele bardziej wymagający ten wyścig, prawda? No właśnie, czy to jest tak, że żeby wziąć w takim wyścigu, no co prawda dla amatorów udział, ale to no, chyba wymaga jednak jakichś specjalnych przygotowań. To nie jest tak, że można wsiąść na rower i, no, i konkurować z całą resztą. No. Raczej nie. Ktoś, kto wsiądzie pierwszy raz na rower, to nie wiem, czy pojedzie. No, można próbować, prawda? Ale tam jest też określony czas. Był na to na przejazd, także no, ktoś, jeżeli by jechał wiele, wiele wolniej, to nie miałby szans dojechania, nie zmieściłby się w tym czasie. A ja tutaj jeżdżę praktycznie codziennie i to wiele, wiele kilometrów, od 80 do 100 kilometrów. Zdarza się, że i 150 kilometrów robię, więc człowiek był przygotowany, ale przygotowany byłem na terenie płaskim, a nie na terenie tak górzystym, jak tam był. Warto zauważyć, że to dopiero druga większa impreza kolarska, w jakiej wystartował Maciej Kutrzuba. Już jednak zapowiada, że rowerowa przygoda tak mu się spodobała, że zamierza poświęcić swojej nowej pasji jeszcze więcej uwagi. Pierwszy kontakt ogólnie był w tamtym roku, w sierpniu, tutaj w Świeciu, w naszym tutaj powiatowym tak jakby wyścigu. Mocniej w wierze i na rowerze, prawda? Teraz za tydzień też jest, także gorąco zapraszam od razu. A ten wyścig w Jeleniej Górze, no to już była taka potężna dawka adrenaliny i wymagający wyścig, ale pojadę w następnym roku tak samo i tak jak w tym roku chciałem jechać do Bukowiny Tatrzańskiej, to jest tak jakby na zakończenie Tour de Pologne, jest też dla amatorów Tour de Pologne w Bukowinie Tatrzańskiej, z tego, ale no wiadomo, że to są koszta, czas oczywiście trzeba mieć, no i tam jest też bardzo wymagający odcinek, prawda? Mój kolega tutaj, czy nasz kolega z Jeżewa, Karol Olszewski, brał tam udział, więc opowiadał, no, że nie jest to łatwe, prawda? Ale przyjechał. Najważniejsze, żeby przyjechać. To jest amatorski wyścig, to nikomu tam, powiedzmy, no jest jakaś dawka, mówię, adrenaliny i chęć wygrania, prawda? Albo zajęcia jak najlepszego miejsca, no ale najważniejsze też jest fajna zabawa, poznanie wielu ciekawych ludzi, a oprócz tego przeżycie czegoś, prawda? Na co dzień tu tego nie mamy, nie? Dla wszystkich, którzy nie wierzą w swoje możliwości, kolarska przygoda naszego rozmówcy może być świetną motywacją do działania. 3 lata temu, po zejściu ze statku, byłem 11 lat marynarzem, zacząłem pracę w biurze, czyli na siedząco, a potrzebny był mi ruch, z tego względu, że mam problemy z rwą kulszową, z kręgosłupem ogólnie, powinien już dawno być na operacji, ale powiedziałem, że się nie poddam, no i zacząłem coś robić, więc dojeżdżałem rowerem do pracy. Z jednej strony to jest też oszczędność, bo nie trzeba było samochodu, czyli paliwa, benzyny, a z drugiej strony no sama przyjemność, prawda? Można było połączyć przyjemne z pożytecznym.
i tak to wyszło. I zacząłem sobie po prostu jeździć. Może nie tyle, że na rowerze wyścigowym, tak zwanej kolarzówce, ale na innym rowerze. I ja później się po prostu przesiadłem. Jak już było więcej praktyki i więcej siły, prawda?